Ja cię nie mogę, takie słowa krążą dziś po sieci. Kaczyński na taśmach zachowywał się nieco osobliwie. Lider Prawa i Sprawiedliwości chciał zagospodarować działkę przy ulicy Srebrnej. Pomysł nie wypalił przez politykę w ratuszu, a sam przebieg rozmów, jakie prowadził podczas uzgadniania szczegółów z austriackim inwestorem i tłumaczką, zadziwił media w całej Polsce. Kaczyński na taśmach mówił dużo. Wspomniał o działalności ojca Rydzyka, odniósł się do sposobu załatwiania kilkumilionowych kredytów, a także odniósł się do działań stowarzyszenia, które walczy o przywrócenie właścicieli gruntom w Warszawie. Na uwagę jednak zasługuje fakt, w jak filuterny sposób polityk PiS prywatnie rozmawia z kobietami. Ja cię nie mogę? Co powiedział Kaczyński na taśmach do tłumaczki. Podczas nagrywania rozmów, które dzisiaj zostały opublikowane na łamach Gazety Wyborczej, Jarosław Kaczyński w sposób wyjątkowy zwracał się do tłumaczki. Kobieta reprezentowała interesy Geralda Birkfellnera, równocześnie miała być jego wspólniczką w interesach. Na nagraniu, którego scenopis zamieścili w artykule autorzy Gazety Wyborczej, można odczytać scenę, która prezentuje Jarosława Kaczyńskiego w sposób całkowicie osobliwy. Ci, którzy znają polityka, oceniają go jako spokojnego, spolegliwego i jednocześnie dość mocno zamkniętego na kontakty z płcią przeciwną. Okazuje się jednak, że nieświadomy bycia nagrywanym, postanowił się zmienić w prawdziwego podrywacza. Powiedz mi, czemu ty chodzisz w spodniach, które wyglądają jak obdarte z piżamy? Zwraca się do tłumaczki Kaczyński. To jest nowa moda. Nowa moda, odpowiada kobieta. Ja cię nie mogę, zwraca uwagę Kaczyński. Teraz jest urlop, czas urlopowy, więc, wiesz, śmiech, na luzie, upał jest, śmiech, rano byłam jeszcze u koleżanki, odpowiada kobieta. Nie wiadomo jednak, czy poczuła się zawstydzona uwagą o tym, że jej spodnie przypominają piżamę. Z pewnością kobieta musiała się poczuć wyróżniona faktem, że Jarosław Kaczyński zwrócił na nią uwagę. Kobiety Kaczyńskiego w tle afery. Dzięki publikacji informacji o wpływach Jarosława Kaczyńskiego a zagospodarowanie działki przy ulicy Srebrnej, wiele osób zwróciło uwagę na zarząd Instytutu IM. Lecha Kaczyńskiego. To właśnie fundacja skupiała w sobie najbliższych współpracowników i znajomych prezesa PiS. Na szczególną uwagę zasłużyła w ocenie dziennikarzy Gazety Wyborczej Janina Gosz. Dwukropek nazywana szarą eminencją PiS Gosz pokazała, że siłą i wytrwałością można wiele. Emerytowana radczyni prawna z Łodzi zasiadała w radach nadzorczych spółek, za udział w których otrzymywała niebagatelne miesięczne wypłaty.
Kobieta dała się poznać jako nieustępliwa negocjatorka, a także specjalistka od spraw kryzysowych. Prywatnie dbała o Kaczyńskiego, przekazując mu maści własnego wyrobu. Gdy polityk potrzebował pieniędzy na leczenie matki, pożyczyła mu olbrzymią ilość pieniędzy. Pomimo stereotypów okazuje się, że kobiety wciąż są obecne w życiu Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiadomo jednak, czy sam polityk odniesie się do treści nagrań, jakie udostępniła Gazeta Wyborcza dzisiaj rano.